pieśni białe i kościelne działa już od 2014 roku i jest uważane za jednych z wiodących chorów tej muzyki i takiego śpiewu w Polsce i nie tylko. Tym bardziej, że założyciel Bartosz Uzbicki i pozostali chórzyści współpracują też z naszym honorowym członkiem naszego stowarzyszenia Szlaku Templariuszy, Marcelem Perezem, który też chętnie wykonuje chorały dla templariuszy, ale we Francji. Święty
Żadna.